Bardzo miło móc powiedzieć paru słów, o tym, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kwartalny kwartał wrocławski. Wygląda na pewno znacznie inaczej w porównaniu z kartą, bo z tego względu chociażby, że jesteśmy niewielkim wydawnictwem. My mamy tak rozbudowane infrastruktury. Chodzi też o całe zaplecze sieciowe, elektroniczne. No i też nie wydawaliśmy nigdy tak poważnych, tylu poważnych serii. Przede wszystkim to właśnie czasopismo, kwartalnik. Oprócz tego utworzyliśmy coś takiego jak Biblioteka Litybał, w której ukazuje się niezbyt wiele pozycji, bo też nie udaje nam się zdobywać pieniędzy na to, żeby wydawać wiele książek rocznie. W związku z czym wychodzą w tej chwili przynajmniej jedna, dwie książki rocznie. I to jest chyba takie optimum. Ale oprócz tego jest też taki duży, jakby to powiedzieć, nurt w piśmie, a mianowicie wydajemy płyty z muzyką niezależną, przede wszystkim z muzyką wrocławską, co wiąże się z takim projektem jakby archeologii, działań muzyce niezależnej lat 70., 80., archiwizacji tej muzyki, jaka przynajmniej we Wrocławiu była wtedy tworzona. Czyli to są płyty różnych takich przedsięwzięć, jak chociażby Kamana, także Lecha Janerki. Często są to reedycje płyt, które były wydawane w obiegu niezależnym w PRL-u jeszcze, czyli w trzecim obiegu w sumie, czyli jeśli chodzi o płyty, to chyba trzeba powiedzieć, że w drugim. No bo nie istniały żadne płyty z, na przykład z przemówieniami opozycjonistów, więc właściwie tylko płyta to tylko obieg artystyczny, czyli dlatego chyba można by w stosunku do płyt powiedzieć drugi obieg. Płyt czy kaset magnetofonów. Więc takie edycje się pojawiają także. Wyszła książka, którą wydaliśmy jednego z naszych redaktorów, który tutaj się tymi wydawnictwami muzycznymi zajmuje, mianowicie Pawła Piotrowicza. I to jest właśnie wrocławska scena, muzyczna scena niezależna. Od lata 70., 80. aż do właściwie do 90. Oprócz tego Biblioteka Litybał, no to są te przede wszystkim proza, poezja, eseistyka. Tych pozycji jest około 20 do tej pory. Pismo w zasadzie jest równolatkiem Hartu. Troszeczkę starszym, bo rok wcześniej się pojawiło. Ale przez długi czas nie mieliśmy właściwie możliwości finansowych, żeby rozwinąć skrzydła. I początkowo było wydawane pismo przez prywatnego wydawcę w sposób składkowy. Dopiero po jakichś 2-3 latach udało się zdobyć pierwszą dotację. Ale też mieliśmy przerwy, na przykład jeden rok to w ogóle to początek lat 2000 musieliśmy zawiesić działalność, ponieważ nie udało się zdobyć żadnej dotacji, więc takie okresy też mieliśmy trudne. Drugi taki trudny okres to ten moment, kiedy też dobra zmiana nas dopadła i spodziewanej dotacji ministerialnej nie otrzymaliśmy, jak wiele zresztą pism. Nie udało nam się załapać na 3-letni program, ponieważ nie przewidzieliśmy takiej zmiany dobrej. I po prostu chcieliśmy, że do tej pory roczne dotacje będą w jakiś sposób pozwolą nam się okazywać. Oprócz tego takim drugim jakby naszą nogą, zaczynam od tych kwestii finansowych, bo o nich była przed chwilą mowa, może trochę tak na opak, bo to nie jest jakby nasza kwestia. Owszem, kwestie finansowe są ważne, natomiast no, nie pracujemy jako przedsiębiorstwo na pewno. Sensu stricto, czyli nie skupiamy się na działalności biznesowej, jednak artystycznej i dziennikarskiej. Ale skoro już zacząłem, to jeszcze powiem, że właśnie jednorocznej dotacji nam się nie udało zdobyć. Ratuje nas miasto Wrocław, które jednakże nie jest dobrym wujkiem, bo mimo stolicy kultury europejskiej we Wrocławiu,
bardzo ograniczone zostały środki na lokalne działania. Duże środki poszły na gwiazdy europejskie sprowadzane, importowane z zagranicy. Więc no, to nie wygląda interesująco. Zresztą też staramy się od czasu do czasu prezentować teksty krytyczne wobec europejskiej historii kultury, co nam się też odbija czkawką na lokalnym rynku. No i w związku z czym te dotacje na najbliższy rok są znacznie ograniczone. Zmieniono zasady. Przez pół roku w ogóle nie było wiadomo, co się będzie działo i czy jak będzie z wydawnictwami we Wrocławiu. Utworzono takie ciało nowe, zupełnie wrocławski program wydawniczy, który ma całościowo wszystkich dotować wydawców zamiast do tej pory Wydziału Kultury. No i to ciało się konstytuowało przez całe pół roku i to w trakcie Stolicy Kultury, więc no, dość paradoksalnie to wszystko wygląda od strony organizacyjnej. No i te dotacje przyznaje na pojedyncze numery, czyli nie ma już takiej możliwości stabilizacji sytuacji, że na przykład dostajemy na rok i możemy wydać w ramach tego 4 numery, nie? Po prostu każdy numer trzeba oddzielnie aplikować na każdy numer. No i nie ma się żadnej gwarancji, czy spodoba się temat takiego numeru, czy będziemy nadal kwartalnikiem, czy nieregularnikiem. No w tej chwili już po pół roku już w zasadzie trudno. No już mamy opóźnienie, więc już ta regularność jest zadowolona. Najbliższy numer to dopiero jesień, czy koniec lata. No i później tak co miesiąc próbujemy wypuścić następny, żeby zrealizować nasze zadania, które sobie postawiliśmy. Więc tyle może o sprawach finansowych. Jeśli chodzi może jeszcze o przychody ze sprzedaży, no tutaj niestety, jak do tej pory jest to raczej symboliczny udział w naszym budżecie. Też jesteśmy w sieci, też można w wersji elektronicznej nas otrzymać. To oczywiście się też wiąże, trzeba by to było dopowiedzieć, z polityką ministerialną, czyli każde dotowane czasopismo musi umieścić numer w sieci, w wersji elektronicznej. Ale też byśmy to robili, robiliśmy to już od jakichś kilku dobrych lat. Teraz robimy to na bieżąco, bo takie są reguły. Wcześniej wpuszczaliśmy do sieci numery, które już wyszły ze sprzedaży. My tak chcieliśmy po prostu połączyć te dwie kwestie, czyli dostępność i możliwość też jakiejś dystrybucji w wersji papierowej. Dobra, to której zeszło już co? Teraz już umieszczamy na bieżąco, tak. Więc najnowszy numer, o którym mógłbym powiedzieć, już przechodząc do głównego tematu, czyli 38. Wziąłem go ze sobą, żeby pokazać. Numer, który jest może o tyle ciekawy, że w jakiś sposób realizuje takie zamierzenia społeczne, które sobie postawiliśmy. Wydaliśmy kalendarz, może zacznę od końca, czyli od kalendarza. Numer się ukazał, to jest jeszcze zeszłoroczny numer w zasadzie. Potem ta długa półroczna przerwa nastąpiła. Wybraliśmy sobie jako temat tego numeru, wybraliśmy sobie, to brzmi tak protekcjonalnie, chcieliśmy zająć się po prostu grupami wykluczonymi. To nie jest nową dla nas, bo właściwie od początku byliśmy gdzieś w jakieś drobne współprace tego typu nam się przytrafiały. Współpracujemy przy różnych projektach z grupami, ze środowiskami wykluczonymi. I tak zebraliśmy sobie te, do których mogliśmy we Wrocławiu dotrzeć. W formie kalendarza 12 takich środowisk udało nam się zaprezentować, a mianowicie idąc od początku. W styczniu pokazujemy, właściwie troszeczkę tutaj muszę sprostować, bo w kalendarzu pokazaliśmy organizacje NGO-sy, zwłaszcza które zajmują się pomocą dla środowisk wykluczonych. I tak, osoby niepełnosprawne intelektualnie, na przykład w styczniu. W lutym pokazaliśmy, nazwaliśmy to wykluczeniem religijnym, z racji na dominującą pozycję katolicyzmu, na przykład ateiści, tu
tutaj stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów zaprezentowaliśmy jako taką organizację, która no, w jakimś sensie koordynuje, ale też opiekuje się polskimi ateistami, a także myślą świecką po prostu w dyskursie publicznym. Następnie uchodźcy. I tutaj pokazaliśmy koalicję, która działa we Wrocławiu. To jest koalicja Wrocław Witał Uchodźców, która to koalicji, do której to koalicji też należy Litową. Koalicja, która działa na zasadzie edukacyjnej, upowszechnia tematykę związaną z uchodźcami, by oswoić tego żelaznego wilka, który dla Polaków niestety właśnie się okazuje, w Polakach budzi straszny lęk. Nie udało nam się dotrzeć do uchodźców, żeby zrobić im zdjęcie, bo to są bardzo delikatne kwestie. Oni niespecjalnie mieli ochotę publicznie swój wizerunek, więc zamiast uchodźców z Syrii w kalendarzu pojawiła się rodzina syryjska, która we Wrocławiu mieszka już kilkanaście, nawet może dwie dekady. Wcześniejsza fala emigracji jest syryjska. Następnie środowiska niepełnosprawni, a także niepełnosprawni intelektualni, już mówiłem, osoby także z zaburzeniami psychicznymi, bo to dwa różne środowiska. Następnie środowisko LGBT, które we Wrocławiu organizuje na przykład co roku Marsz Równości. Myślę, że jest jednym z silniejszych środowisk. A także kolejne to osoby niewidome i niedowidzące. Tutaj współpracujemy z tymi środowiskami przez projekty, o którym właściwie miałem mówić, ale nie wiem, czy zdążę, więc może tyle spróbuję powiedzieć, ile mi się uda. A mianowicie projekt Ciemności, który w jednym ze swoich założeń ma integrację publiczności widzącej, pełnosprawnej z niewidomymi i niedowidzącymi i poprzez medium ciemności. To nie jest tak, że ten projekt jakby był od początku projektem takiej właśnie mającą cel integracji, bo on też miał w dużej mierze założenia, bym powiedział, artystyczne, w takim sensie, że artystyczno-poznawcze, tak bym to nazwał, czyli szukanie, co dzieje się z człowiekiem, zastanawianie się, co dzieje się z człowiekiem w takim medium, jak człowiekiem jest ciemność i jak to można realizować właśnie poprzez na przykład poprzez spektakl, poprzez słuchowisko, tak można rozbudować zupełnie inną przestrzeń niż ta przestrzeń, w której jesteśmy bombardowani różnymi bodźcami wizualnymi, czego nie trzeba specjalnie dodatkowo wyjaśniać, jest to w sumie truizm, że jesteśmy bombardowani. Więc ciemność miała była tutaj czymś w rodzaju przeciwwagi, takiej systemowej też przeciwwagi, próbą przeciwstawienia się jakimś dominującym sposobom docierania na człowieka. Oprócz tego jeszcze jedna ważna rzecz, to w ciemności, to próba zbudowania wspólnoty. Można by zapytać, dlaczego w ciemności, czy to jest, dlaczego nie budować wspólnoty w świetle, w dziennym? To jest, byłoby może większym wyzwaniem. Ale czasem ciemność jest bardzo pomocna w otwieraniu się ludzi. Po prostu i także może działać terapeutycznie, więc ona nam służy w tym wypadku jako pewne narzędzie. Co więcej, no jeszcze na przykład takie środowiska jak więźniowie. Współpracujemy, czy pokazujemy taki teatr, zaraz o tym powiem, wrocławski, który działa w różnych takich właśnie środowiskach jak bezdomniczy, więźniowie w zakładach karnych. W ten sposób też stara się resocjalizować osoby w zamknięciu. Następnie Stowarzyszenie Nomada, takie wrocławskie stowarzyszenie, które jest chyba dość znane w Polsce. Zajmuje się przede wszystkim w tej chwili Romami wrocławskimi. Romami, których niestety miasto zupełnie starało się wyrzucić poza obręb cywilizacji, no i spacyfikować. Dzięki działaniom nomady, no, te działania przemocowe wobec Romów mieszkających na terenie Wrocławia udało się ograniczyć albo
uniemożliwić. Chociaż nie zupełnie, sytuacja w tej chwili jest no, taka, że zostało to, całe obozowisko zostało zniszczone. Muszę tutaj sprecyzować, że chodzi o Romów wrocławskich, w sensie, że oni mieszkają we Wrocławiu, ale są to Romowie z Rumunii przede wszystkim, więc dlatego miasto odmawia pomocy. Gdyby to byli rodzinni Romowie, tacy są oczywiście we Wrocławiu, oni mają normalnie, mieszkają w kilku dzielnicach, czy to na Nadorzu, czy na Księża. Natomiast tutaj miasto nie chciało w ogóle żadnych akcji humanitarnych wobec tych, którzy wyemigrowali, osiedlili się do Wrocławia, wyemigrowali z Rumunii. No i jeszcze niepełnosprawni fizycznie. Tutaj też jedna z takich akcji, które prowadzimy już od kilku lat. Mecze wykopmy rasie ze stadionów w porozumieniu. Mówię o hasle, które wykorzystuje nasz partner w ramach tego projektu piłkarskiego, a mianowicie czasopismo Nigdy Więcej. A we Wrocławiu organizujemy taki turniej Boisko bez... Zapomniałem sobie, kto tutaj było, przepraszam. Coś jak Boisko bez granic. I po prostu grają tam bardzo różne drużyny. Są bezdomni, są Romowie. Zaprosiliśmy kiedyś zresztą drużynę młodzików romskich. Jest taka jedyna w Polsce, na Dolnym Śląsku. Z Lublina czy Legnicy, teraz już pamiętam, to było kilka lat temu. No więc takie bardzo ciekawe grupy się tworzą, oprócz tego zawodowe grupy, redaktorzy, poeci na przykład i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze kończąc opis kalendarza, to na przykład mniejszości narodowe. W tym wypadku współpracujemy z wrocławskimi Żydami, a właściwie z grupą, z taką organizacją kulturalną, nazywa się Cukunft, młodych środowiska młodożydowskiego i bardzo aktywną, która zupełnie odświeżyła to, co się dzieje w Wrocławiu, na gminie żydowskiej. I tutaj współpracujemy, właśnie wszystkie organizacje, które wymieniam, w jakimś sensie ciągle przecinają swoje drogi. Na przykład z Cukunftem współpracowaliśmy niedawno w ramach koalicji Wrocław-Bitołkowców. Wrocławscy Żydzi zbierali ubrania dla uchodźców razem ze środowiskami Rytybam, czy właśnie koalicji wrocławskich dla uchodźców, Nomady, więc te niezależne organizacje to jest strasznie fajna rzecz, co chwilę gdzieś się spotykają i współpracują. No i wreszcie środowisko bezdomnych. Tutaj zajmuje się nimi taka, co od niedawna funkcjonujące miejsce, bardzo fajne. Nazywa się Mizera. Strefa kultury w labiryncie wykluczenia, taka jest pełna nazwa. Mizera, która się stała takim ostatnio bardzo chętnie odwiedzanym miejscem na mapie Wrocławia, jeśli chodzi o różne niezależne wydarzenia kulturalne, artystyczne. Dwa dni temu byłem na spektaklu Teatru Jubilo, to był właśnie, który wtedy pokazywałem, który pracował z więźniami. I ten spektakl był prezentowany w Mizerarcie. Bardzo otwarte miejsce. Bardzo różne organizacje tam działają, naprawdę polecam. No przede wszystkim bezdomni uczestniczą w tych różnych akcjach artystycznych, co jest chyba najcenniejsze. Szereg warsztatów się odbywa w Izraelcie, artystycznych. No i ostatnia rzecz w kalendarzu. Może kogoś zdziwić, że po NGO-sach i ludziach, którzy potrzebują ochrony, pojawiają się zwierzę. Na zasadach międzygatunkowych Stowarzyszenie Otwarte Klatki, które też jest dość silne we Wrocławiu, Stowarzyszenie Ogólnopolskie. I chcieliśmy pokazać jakieś zwierzę rzeźne uratowane przed zagładą, ale niestety we Wrocławiu nie ma takiego gospodarstwa rolnego, które by gromadziło te zwierzęta. Najbliższe to taki ośrodek rolny, takie przedsiębiorstwo nazywa się Tara. Tam są głównie konie. W tym momencie, kiedy fotografował nasz współpracownik, przygotował fotografię, no nie było tam ani nie było tam trzody chlewne, ani tym podobnych zwierząt, więc jest prawie. A teraz do tego numer, który też zajmuje się tymi środowiskami, które są wykluczane społecznie. Czyli mamy tutaj warsztaty dla dzieci romskich, warsztaty sportowe, dla dzieciaków z Wrocławia. Mamy tutaj taki mikrofotoreportaż
gry w piłkę niewidomych, bo okazuje się, że no, to jest nie. No oczywiście wymaga bardzo dużej umiejętności, jeśli chodzi o słuch, bo to głównie na słuchu się opiera, żeby porozumiewanie drużyny i oczywiście umiejscowianie piłki. Co jeszcze? No właściwie wszystkie te środowiska, o których mowa w kalendarzu. W związku z tym też poezja zaangażowana, czyli na przykład Szczepan Kopyt, którego musi stawiać na trzeba. Poza tym, co w naszych numerach się pojawia? Na pewno stawiamy na reportaż. Na pewno stawiamy na reportaż jako taki gatunek literacki czy paraliterackie, czy przyczyniający się z literaturą, który dociera do rzeczywistości społecznej. I chcemy rozwijać ten obszar. I tutaj znowu skrzyżowało się kilka projektów. Czytanie w ciemnościach, które ostatnio realizowaliśmy w ramach tego projektu, był przedstawiany też w Warszawie w Instytucie Reportażu. I oparty między innymi na tekstach znanej na pewno świetnie tutaj w Warszawie Jekateriny Lemoniaty, której fragment książki właśnie w tym numerze mogliśmy pokazać. Udało się, że ona wtedy przyjechała wtedy też na premierę w Warszawie w Instytucie Reportażu. I właściwie w tej ciemności spektakl się nie tyle skończył jako pewien układ artystyczny wypowiedzi, muzyki, dźwięków, co myślę, że to jest jedno z najcenniejszych rzeczy, że ludzie się w jakiś sposób, którzy byli słuchaczami czy widzami, jeśli można tak powiedzieć, publicznością mogli wziąć w nim udział. W tym spektaklu, o którym mówię, czyli o co tu miało być niestety, ale to chyba mniejsza, to jest to spektakl, który prezentuje opowieści o Afryce, wśród nich opowieści o uchodźców. Oparty jest też na tekście, na takim wstępie do książki, właściwie na osobnej książce, która się nie ukazała, Zuzanny Gawron, też z jakiejś czas współpracującej tutaj z Syreną. I objeździła cały szereg obozów do uchodźców na terenie Europy, Calais, ale też ten przykład Wiednia, także polskich ośrodków do uchodźców. No i zapisała relacje. Bardzo krótkie relacje, ale równocześnie bardzo mocne. Jest to w związku z tym naprawdę, myślę, mocna rzecz reportażowa. No i w tym właśnie spektaklu przedstawialiśmy opowieści uchodźców, bardzo króciutkie historie, czasem w paru zdaniach cały dramatyzm życia. I potem, jak spektakl się kończył, zdarzyło nam się parę razy, za każdym razem działo się to inaczej, bo też ten spektakl właśnie uchodźczy, on jest bardzo otwarty na publiczność, też jest to taką naszą ścieżką, żeby otwierać się na to, co ludzie by chcieli powiedzieć, żeby to było działanie interaktywne, to ludzie zaczynali opowiadać swoje historie. Bardzo różne. Czasem były to jakieś takie, czasem były to wcipne anegdoty z życia, czasem były to takie niezbyt przyjemne opowieści, czasem gdzieś opowiadające o przemocy. Czyli ten spektakl prowokował coś w ludziach i to było to chyba, o co chodziło. Tworzyła się taka wspólnota, w której po prostu siedzimy, nie ma znaczenia, kto występował, kto przyszedł tylko posłuchać. Tutaj w Warszawie zwłaszcza, że było jeszcze kilku emigrantów, to doszły ich historie też, takie właśnie, można powiedzieć, tylko wtedy, w tym momencie, w tym miejscu, zostały wypowiedziane. Więc to tak mniej więcej w tym projekcie się zaczęło rozwijać. No, ja myślę, że te cele będą coraz bardziej tutaj się pojawiały, będziemy dawać więcej miejsca.
На, так, на спонтанічність, на те, щоб ви до спектакля йшли в сторону перформансу. Хеппенінгу, щоб ваша публічність могла чогось досвідчити, взяти в цьому удіал не тільки на шоселку, взагальній безпечності рецепції, чи перцепції, так, може бачити, але щоб могла в цьому учасничати в такий мировий спосіб. Oczywiście we Wrocławiu, Wrocław ma bardzo duża tradycja, jak wiadomo, awangardowa, jeśli chodzi o teatr, więc nie, na pewno nie odkrywamy Ameryki, ale, ale uważamy, że to jest cenne, tak? Żeby, żeby eksperymentować w ciemności. Bardzo różne rzeczy można z tą ciemnością robić, jak się okazuje, i w tą stronę chcemy iść, w stronę takiej właśnie performatywności. Najróżniejsze teksty będą tutaj do zrealizowania w przyszłości. W tym roku na przykład, jeśli się uda, pomysł jest na taką sztukę o Pasolini, żeby ją zrealizować w ciemności oraz na, być może to by się udało, chociaż to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, mianowicie zrealizować Herio Gabala Arto. Arto oczywiście nie przypadkowo, było takie oddziaływanie intensywne na zmysły, w tym wypadku wszystkie pozostałe poza wzrokiem jest tu bardzo, bardzo po drodze. Jeśli chodzi o czasopismo, to może kończąc już pewnie powinienem, to co mamy w planach? Tak jak powiedziałem, musimy się spieszyć i wydać 4 numery teraz w ciągu pół roku. One będą miały niższy nakład, bo mniejsze pieniądze dostaliśmy, tak jak wspominałem, i pewnie będą jakoś takie niespecjalnie objętościowo wykaźne. To będzie to, taki jeden jeszcze projekt realizujemy, udało nam się ożenić projekt pisania w różnych miastach, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Projekt, jakby to nazwać, to można powiedzieć tak jak wydawnictwa, które piszą przewodniki turystyczne. Organizują jakiś wyjazd do jakiegoś miasta, gdzieś tam, i opisują to miasto. My to właśnie staramy się robić. Pojechaliśmy już tak do Belgradu i do Kanberu i planujemy kolejny, i do San Sebastian. I ten właśnie numer o San Sebastian to będzie jeden z najbliższych numerów. Z tym, że nie chcemy pokazywać sztampowego obrazka z podróży, tylko chcielibyśmy pokazać, co tam dzieje się pod spodem w tym San Sebastian. Czy tam, gdzie nie docierają turyści, albo nie są zainteresowania, albo to czego się nie pokazuje. Czyli na przykład dotarliśmy do ludzi ze Skłotu, który został zburzony przez władze miejskie. Dosłownie rok albo dwa lata temu. Chyba nawet tylko rok temu, w zeszłym roku. Władze miejskie wstydziły się przed rokiem stolicy kultury i po prostu zlikwidowały ten Skłot. Absurdalne myślenie, no ale tak to jest. I ludzie ze Skłotu, którzy tam robili cały szereg działań, porównywalnych pewnie tu do syreny, strasznie się tym rzecz jasna wkurzyli i zaczęli rozklejać takie plakaty, które były fejkiem. To znaczy tam na plakacie było logo Stolicy Kultury, Europejska Stolica Kultury Donostia San Sebastian, a pod spodem było wielkie zdjęcie wyburzonego Skłotu. Koparki, policja, ludzie były pałowani i tak dalej. Więc no i to było rozpowszechniali w mieście. Dlatego to typu akcje dywersyjne ta społeczność prowadziła. Co jeszcze w tym roku? W tym roku jeszcze chcemy wydać numer, taki numer nieantropocentryczny, zwierzęco-roślinny. Tylko na małą skalę, z racji na to, że właśnie te dotacje są dość skromne, więc pewnie zmieści się za blok 5-10 tekstów, a reszta to stałe materiały, stałe działy. No i właściwie, i to już chyba wszystko. Właściwie jeszcze jeden, powiedziałem o 4 numerach, więc jeszcze jeden, to jest z konieczności 4, przepraszam, 2 numery w jednym. Jeden temat to pamięć i postpamięć.
też ograniczone ilościowo do kilku tekstów i drugi temat to stuknęła nam 18. Znowu jesteśmy w sytuacji, kiedy mieliśmy 10-lecie, właśnie to był ten rok, kiedy pozbawiono nas w ogóle edukacji i musieliśmy się zawiesić. I teraz właśnie mamy taką trudną sytuację, to staramy się przetrwać i wydamy ten numer, no ale w niezbyt sympatycznych okolicznościach, raczej zwijania się niż rozwijania. Co w przyszłości, to oczywiście tutaj dużo jest możliwości, wbrew pozorom, ale oczywiście z niepokojem patrzymy na przyszłość. Też się rozglądamy w różnych kierunkach w sprawie pieniędzy, żeby sobie jakąś ścieżkę, żeby zdywersyfikować te źródła finansowe. Raczej nie będziemy mogli się utrzymać z przychodów, więc szukamy różnych funduszy, fundacji itd. itd. A możliwe, że coś nam się uda znaleźć przez najbliższych miesiącach. W związku z czym nie będziemy musieli zupełnie jakby stracić stabilności, stać się efemerydą. Ja myślę, że jakimś takim kierunkiem, tutaj była mowa o tym, była mowa o tym numerze kartowskim, w którym się pojawiły ziny. Myślę, że jeden z takich kierunków byłby akcji, gdybyśmy już zupełnie zostali już pozbawieni możliwości pokazywania się w takich w oficjalnych, więc na przykład taka droga. Inna droga to mamy taki projekt, który nie został zrealizowany do tej pory, on miał trochę funkcjonować razem ze sferą internetową. A mianowicie miał powstać numer trochę tak analogicznie tego numeru kartowskiego. Ten numer powstanie w przyszłym roku. Mianowicie społeczność wrocławska stworzyłaby taki numer. Chodzi dokładnie o jedną z dzielnic, która to dzielnica stoi tak troszeczkę w rozkroku. Są tam mieszkańcy właśnie tak, zwłaszcza ekonomicznie wykluczeni. Nazywa się ta dzielnica Nadodrze. Jednocześnie miasto stara się zmienić Nadodrze w taki modne dzielnicę łacińską, jak sobie to wymyślili trochę, jak ona się wyobraża. Czyli otwiera tam kafejki, to znaczy promuje działalność modnych kafejek, albo galerii itd., itd. Stara się zwabić tam właśnie takiego modnego, hipsterskiego odbiorcę, ale równocześnie kamienice przechwytują deweloperzy, no tak jak wszędzie. W związku z czym pomyśleliśmy, że z tymi rdzennymi mieszkańcami dzielnicy chcemy zrobić numer. To miał powstać już właśnie jako numer 38, nie udało się tego zrealizować i zamierzamy w niedalekiej przyszłości. No i to właściwie... Dlaczego nie tak, ale po prostu chcemy całkowicie oddać ludziom, znaczy gwarantujemy skład, ale chcemy oddać ludziom, żeby zbudowali taką w negocjacjach z nami. To znaczy tak, żeby na przykład nie było to czyste lokalne czasopismo, bo jednak wciąż litera jest pismem ogólnopolskim, ale żeby te treści, które tam się pojawią, stąd to byłaby nasza rola taka negocjacyjna, żeby te treści były też dla czytelnika ogólnopolskiego, te lokalne treści właśnie atrakcyjne. Tutaj w tym numerze pojawiły się na przykład wiersze osób niepełnosprawnych intelektualnie, więc to taki przedsmak tego, że jakby oddać na przykład dział poezji bezdomnym albo oddać dział poezji mieszkańcom dzielnicy. I oczywiście, tak sobie myślałem tutaj oczywiście o kwestii jakości, ale kwestia jakości wiąże się z kwestią hierarchii estetycznej, więc właściwie dobrze by było całkowicie odrzucić w takim wypadku. Ale nie będzie to łatwe, bo jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś swoich wyborów estetycznych. Tutaj, kiedy mowa była o tych papierosach, tramwajach i piwie, uśmiechnąłem się pod nosem, ponieważ uczę twórczego pisania we Wrocławiu i faktycznie dokładnie podobno sobie zbudowałem zbiór papierosy, piwo, tramwaje. To jest dokładnie ten zbiór, który
pada na początku we wszystkich tekstach prozą na przykład. I, no i od razu proszę, żeby zostawić te trzy rekwizyty. Bo brzmi jest niedobrze. A skręty, wino, pociągi? To są poboczne, to są lekkie, wariatywne. To nie jest jakby zbiór jakoś rozszerzony na wariaty, tak? Można by taki w sumie taki, tak, taki rozkład zbudować. Spalane rośliny, napoje fermentowane i pojazdy szynowe. Myślę, że niedługo dojdzie do takich właśnie instrukcji obsługi, żeby pomijać pewną obszarę rzeczywistości. Czyli jeszcze są narkotyki twarde, tak? A jeszcze... Nie, właśnie one nie są wybierane spontanicznie jako rekwizyty. Nie, papierosy, raczej chyba wynika to z ogólnej dostępności. Tramwaj, alkohol i papierosy. A co z książkami? Wydawaliście książki? Czy to jakoś będzie? Tak, w tym roku chcemy wydać, wreszcie nam się udało dostać pieniądze. No to jak mówię, ja bym chciał bardzo, może udać się tak jak w przyszłości, jak w korporacji Hart, uzyskać jakiegoś czarnego konia, który mówiąc brzydko, językiem właśnie niestety korporacyjnym czy sportowym, postawić na taką książkę, która pozwoli uzyskać pieniądze na inne. Na razie taka sytuacja nastąpiła. Co prawda ostatnio wydane wiersze zebrane Edison Edberg sprzedały się dobrze, ale to i tak są symboliczne kwoty, bo te nakłady są niewielkie. Jakie są nakłady? 500 egzemplarzy. I tak bardzo dobrze. Wydaliśmy, dobrze się sprzedała proza Dana Wiedemana, dobrze się sprzedał, czy bardziej rozdaliśmy Konrada Burę. Zresztą takie było jego życzenie też, żeby mieć wpływ dla ludzi ze Skłodu chociażby. I to było strasznie fajne. Ale też no, nie zarabialibyśmy na Konradzie Burze. Teraz będzie to taki lokalny poeta, przepraszam za to słowo lokalny, SAS. Taki poeta, który też na przykład kiedyś się czyścił buty i sprzedawał wierszyki na jednej z głównych ulic we Wrocławiu, na ulicy Świdnickiej. Chcemy też trochę tej lokalnej twórczości zaprezentować. Poza tym marzy mi się antologia nieantropocentryczna ze zwierzęciem w roli głównej i mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się taką antologię wydać. Wyszła w Polsce tylko jedna antologia, której zwierzę jest leitmotivem, a mianowicie wydał ją genialny tłumacz Robert Stiller w 1982 roku. Ale w taki jeszcze dość, bym powiedział, zachowawczy sposób. Od tej pory się zmieniło tyle w poezji polskiej, że po prostu uważam, że konieczna jest zresztą taka antologia na nowo. Tam donosiła strofę o zwierzętach i tak myślę o takich strofach o zwierzętach dwa. No i co jeszcze? Nie udało nam się wydać książki Ilony Witkowskiej, książki drugiej, którą zdobyła Silesiusa, bo po prostu nie przepadła w konkursach na dotacje. I co? I właściwie to chyba... Jakie książki jeszcze? No, dobrze się sprzedawało, ale to też, jak mówię, w takim bardzo, bardzo... W tej naszej skali, czyli w tej niszowej skali, książka Agnieszki Kłos, naszej niegdyśniejszej redaktorki, prozatorska. Potem Agnieszka wydała książkę z Auschwitz w tytule, też w takim małym wydawnictwie wrocławskim, Fundacja imienia Tymoteusza Karpowicza, bardzo, bardzo dynamicznym wydawnictwie, które też wydaje strasznie ciekawą rzecz, a mianowicie coś w rodzaju artzinu, bo poza oficjalnym obiegiem, ale takiego bardzo edytorsko usmakowanego, czyli nie tej estetyce brudu czy szumu, mianowicie cegła. Potrafili wydawać numery w formie pudełka papierosu, w formie opłatka, pocztówek. Poezja do zjedzenia, tak? Można było zjeść Wyszyńskiego, chociaż nie wiem, na ile szkodliwa latująca jest farba drukarska. Tylko nie sprawdziłem, czy właśnie ta farba była ekologiczna, czy można ją było spożywać.
Więc, no, więc tak to wygląda. No, wydawaliśmy też takie bardziej eksperymentalne. Jeden numer eksperymentalny to był numer artbookowy, wydaliśmy, to numer czasopisma wydaliśmy w zeszłym roku. Mikroskopijny na nakładzie 100-10 egzemplarzy. On jeszcze jest, bo jego próbowałam znaleźć w jakiejkolwiek księgarni i właśnie nie dało rady. Może gdzieś na lewo. Była dystrybucja jakaś taka, czy wysłabić? Nie, była dystrybucja, tylko on błyskawicznie znikł. No bo się po prostu koszty tego były na tyle wysokie, że znikło. Może ujęć. No i czasem chcieliśmy też taką serię wizualną uruchomić, ale to się z przyczyn finansowych nie do końca udało. Ale wydaliśmy w niej bodajże dwie pozycje. To była Tomasz Bocha, jeden taki autor, grafik, malarz krakowski, który teraz jest na wystawie w Foksalu. Właśnie dzisiaj jest w pewnym sensie. Tak się składa. Grupa autorów, jeśli się nie mylę, 18, ale trzeba było sprawdzić. I chyba się też nie mylę z tym z Foksalem, ale wydawało mi się, że to jest Foksal. I wydaliśmy jego taki zbiorek grafik rysunków, taki bardzo mały zbiorek. Wydaliśmy też taką rzecz jak Encyklopedia Szaleńca, taka właśnie encyklopedia surrealistyczna z grafikami Zalibarka, takiego autora w tej chwili warszawskiego, który robi duże jak to się nazywa, całą obsługę wizualną festiwali, kilku dużych polskich festiwali, na przykład krakowskiego festiwalu bardzo znanego, ale ja niestety nie usłyszałem. No i to właściwie tyle. Nie jest ta nasza biblioteka pokaźna w porównaniu z takim gigantem jak korporacja, że jesteśmy mikrobem. No na pewno chcielibyśmy więcej, no ale po prostu trzeba mieć naprawdę łeb, bo rynek wydawniczy, pewnie koledzy moi koleżanki wiedzą, to doskonale jest bardzo trudne rynkiem.